Przed skakuje 3 sekundy. Gotów, idź. Idę! Dobra, wystarczy. I to jest podstawowy. Nogami naprzód osłaniam! Idę! Wstań sobie tak, nie w kroku, skręcasz połów, tylko tą prosto, frontem do mnie i broń trzymaj frontem do siebie, wszystko po prostu, ok? Nachyl się cały tu, nie? Widzisz, widzisz, musisz teraz, musisz jego stabilizować. Pamiętajcie, odwracamy się, jeżeli krzykiem, ale dobrze wam to zobaczyć. Jeszcze raz. Osłaniam. Idę! Tutaj, gdzie stali ci chłopacy, była meta i start. To będziecie robić jutro. Czyli jak widzicie, jest wszystko ogrodzone niebieską taśmą dookoła. Poza tą taśmę się nie oddalamy. No i... To jest ważne, żeby wam ułatwić robotę później rund, jedziecie jedną rzeczą noszę tutaj, podsuwacie jak najbardziej. To wam bardzo łatwiej robotę, jak to ubierać na flex, nie? Wasza teraz warto tego zrobić, bo wrócenie może być dla niego bolesne, jakiś stan, hej? Może teraz możecie trochę zaboleć, ok, wracamy do sobie. I teraz tak. Wziął sobie broń długą, ładę między nogi, noga na noga. Jak zepnę go pasami, to... trzymać. Nie, więc tutaj przecież brakuje mi jednej klamry, zawiązujcie sobie na węzeł. Teraz, ponieważ zrolowałem, łatwo mi chciał, tutaj nie wyrwałem. Teraz tutaj wyciągam. Nie baw się bronią, nie położony polecy. Prawo świetam. Okay. Linii karabinka. Lewa noga odchylona. Pięty przy ziemi. Spocznego. Powiedzmy, że tak. Wróćcie, nie podnoście się, tyle ile możecie, padły granaty, jest pierdol i dowódca mówi szturm, szturm, szturm i to jest kolejna faza, którą robicie, na szturm, 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 wszyscy się podnosicie, podnoszą się. Postawa szeleska, stojąca, średnia, frontalna. No to będziecie się podjęcie. I szturmujecie, tak, że idziecie wszystkie linii. I przypuśćmy, ja jestem celem. Ja i na przykład tutaj czterech gości obok mnie.
i musicie przejść przeze mnie szturmując. Powoli w taki sposób idziecie. I w taki sposób nachodzicie na mnie. To jest szturm. Zapraszam. Słowa jest delikatne na nasze głowy. Teraz daj mi znać, żeby cofnął się jedną stronę w lewo. Ale powoli, patrzycie na miejsce, gdzie leżał, żeby zobaczyć, czy czegoś nie przeszliście, żeby spróbowali, że to nie jest coś nie stanie. Może miał przyczynek na potrzeby. Wizjer potrzebny jedyny na odbiór. Jak się zostało, bierzecie. Nie stało wracać w jedną stronę. Jak coś to noszowo mówi, w prawo, w lewo, tu i ty kiedy stało. Prosto. Pani teraz nie ma na to dobra. Co pani teraz robi? Ej, ej. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Jedynki, prosto. Jedynki. Jeden. Pierwszy szereg i drugi szereg. Do prawego łącz. Weźcie broń. Weźcie broń, sobie ją pod, ramię do góry. Robicie to w ten sposób. Pamiętajcie o tym palcu. To jest selektor ognia. A także jest bezpieczniejszy. Gdy broń jest bliżej selektora do góry, broń zabezpieczona. Jeżeli jest do dołu, jest broń odbezpieczona. Także mam nadzieję, że przytrzymacie do góry. Zabezpieczoną broń. Obniżasz sylwetkę, z ciebie mniej widać. Jesteś bardziej stabilny. Jak trzymasz broń? Baczność! Bacznik! Kolejno! Odlicz! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, kolejno! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, mamy wszystkich? Tak jest. Tutaj? Słuchajcie, teraz będzie. Teraz pójdziemy na moją komendę na tamtym kierunku, na wschód. I jako siódma kompania mamy w pierwszej kolejności dzisiaj pas taktyczny. Następnie przechodzimy na ewakuację rannego i następnie na opaski pociskowe. Każdy blok trwa około 75 minut, czyli 75 minut spędzamy na pasie taktycznym. Będzie tam dziesiątka, czy nawet więcej instruktorów. Weźmy sobie od was tam podzieli po już tam, żeby było równo. I prowadzi z wami zajęcia. Trwa 75 minut, następnie jest zmiana. Idziemy z pasu na opaski i na końcu na wyciąganie rannego z pola walki. Następny do mnie. Zapamiętajcie te wszystkie zasady. Blok, to jest dobrze. Zatoczenie lufa, spód, z tego będziemy szowo pytać. Będziemy nagradzać, zawsze traktujemy jako załadowaną. Chyba w dół, ty nie masz tyle. Zwracamy uwagę na otoczenie, co jest przed celem, za celem, obok celu. Podpieramy w następujący sposób. Najpierw składamy górną część, przeciskamy dołem. Pamiętajcie o palcu i nie ma ani karabinki. Wyżej karabinek. Wyżej, wyżej, wyżej. Zabieram
Słaniam. Dopiero jak już jeździć będzie strefa, ty jak uciszysz, dwa, dobrze. Tak samo.